Dzień dobry, witam wszystkich, którzy weszli na mój kanał, żeby zobaczyć, w jaki sposób zaplata się koło na trzy krzyże. Dla wszystkich, którzy trafili przypadkowo, powiem, że nagrywam czteroodcinkowy taki program o tym, w jaki sposób złożyć monocykl zupełnie od zera. W poprzednim odcinku opowiedziałem, jak skompletować części do budowy koła. Teraz pokażę, w jaki sposób to koło zostało zaplecione. W kolejnym odcinku pokażę, w jaki sposób koło nacentrować. I w czwartym, ostatnim, jak złożyć monocykl. Przed rozpoczęciem zaplatania przygotowałem szprychy i nyple. Na gwint szprych naniosłem proszek. Producent podaje, że można również proszek rozrobić z alkoholem izopropylowym na pastę i nanosi go w postaci pasty. Ja unikam stosowania chemikaliów w zamkniętym pomieszczeniu, więc wybrałem nanoszenie proszku. Teraz przyszedł czas na założenie pierwszej szprychy. Najlepszym punktem orientacyjnym na obręczy jest otwór na wentyl i od niego zaczynam większość czynności. Na większości piast znajdujemy logo lub inny element graficzny. Dobrze jest ułożyć piastę tak, żeby logo znalazło się naprzeciw wentyla. Rower od tego nie pojedzie szybciej, ale ładnie wygląda. Jak zacząć, żeby tak wyszło? Otwory na szprychy nie są umieszczone na środku obręczy, ale przesunięte lekko na zewnątrz. Na zdjęciu leżącej obręczy co drugi otwór znajduje się wyżej i jest przeznaczony do połączenia ze znajdującym się po jego stronie kołnierzem piasty. Druga połowa otworów jest przeznaczona do kołnierza widocznego poniżej obręczy. Ponieważ pracując z leżącą obręczą, wygodnie jest zacząć zaplot od górnego kołnierza, wybieram otwór najbliżej miejsca na wentyl. Przez ten otwór przełożę pierwszą szprychę. Teraz wybieram odpowiedni otwór w kołnierzu piasty. Na kołnierzu zaznaczyłem pisakiem położenie, które chcę mieć naprzeciw wentyla i wybieram otwór, przez który przełożę pierwszą szprychę. Jeśli koło ma być zaplecione na słoneczko, to należy wybrać otwór najbliżej znaku. Do zaplotu na jeden krzyż omijamy najbliższy otwór i przekładamy pierwszą szprychę przez kolejny. Przy zaplataniu koła na dwa krzyże omijamy dwa otwory położone najbliżej logo. Ja będę zaplatał na trzy krzyże, więc omijam trzy otwory i pierwszą szprychę przekładam przez czwarty. Uwaga! Obręcz może mieć układ otworów będący lustrzanym odbiciem przedstawionego powyżej. Wtedy odliczamy otwory w kierunku przeciwnym i wszystkie czynności wykonujemy w przeciwnym kierunku. W zależności od obręczy będzie to w prawo lub w lewo, ale zawsze przy pierwszych szprychach zaczynam oddalając się od wentyla, a potem utrzymuję kierunek. Dla mnie to jest najłatwiejsza do zapamiętania zasada. Co druga szprycha jest wkładana od strony zewnętrznej. Dlatego jeden otwór w kołnierzu opuszczam i wkładam ją w kolejny. W kołnierz wkładam szprychy co drugi otwór, ale w obręczy muszę zostawić jeszcze miejsce dla szprych z drugiego kołnierza. Opuszczam trzy otwory i przez czwarty przekładam szprychę. Na tym etapie lekko nakręcam nypel, 2-3 obroty wystarczą. Ponownie opuszczam jeden otwór w kołnierzu, w obręczy omijam trzy otwory i przekładam szprychę przez czwarty i lekko łapię nypel. Cykl powtarzam, aż wypełnię połowę otworów kołnierza szprychami. Pracę można sobie trochę usprawnić, wkładając w co drugi otwór szprychę. Wtedy można unieść koło szprychy, wpadną na swoje miejsce i dalej już łatwo jest nimi manipulować. Bardzo przyjemny moment. Dotarłem do
ostatni szprych. Po zamontowaniu ostatniej szprychy widać już koło. Teraz przechodzę do drugiego kołnierza. Muszę znaleźć miejsce na pierwszą szprychę. Ustawiam kołnierz ze szprychami na górze i trzymam koło za oś piasty. W tym momencie wszystkie szprychy ustawiają się prostopadle do krawędzi kołnierza. Szprychę, od której zacząłem zaplatanie, zaznaczyłem kawałkiem taśmy izolacyjnej. Patrząc z góry, otwory dolnego kołnierza widoczne są po obu stronach tej szprychy. Pamiętam o przyjętej zasadzie, że zaczynam zaplatanie w kierunku od wentyla. Na kołnierze zaznaczyłem czarną kreską miejsce, które po zapleceniu znajdzie się naprzeciw wentyla. Jako pierwszy otwór w drugim kołnierzu wybieram ten dalszy od zaznaczenia. To jest ten, przez który przetknąłem szprychę. Zaznaczam pisakiem wybrany otwór po obu stronach kołnierza. Odwróciłem obręcz, ponieważ pierwszy zestaw szprych wkładam od zewnętrznej strony kołnierza. Szprychę przełożyłem przez wybrany otwór w kołnierzu. W obręczy wybrałem otwór najbliżej szprychy, od której zacząłem zaplatanie. Na zdjęciu taśmą zaznaczyłem otwór na wentyl i pierwszą szprychę. Skówka długopisu wskazuje, że zaczynam oddalając się od wentyla. Kolejne szprychy wkładam w co drugi otwór kołnierza i przekładam przez co czwarty otwór obręczy. Dalej przypomina to czynności znane, zaplecione już wcześniej strony koła. Wkładając kolejne szprychy, omijam jeden otwór w kołnierzu i trzy w obręczy. Doszedłem do ostatniej szprychy i w ten sposób koło w tej chwili wygląda. Mamy zaplecione szprychy, które wchodzą od zewnętrznej strony kołnierza do środka. Bardzo ważny moment. Proszę teraz wyobrazić sobie, że tutaj mamy wentyl. I bardzo ważną rzeczą jest, co teraz zrobimy z osią. Jeśli oś skręcimy w lewą stronę, to proszę zauważyć, że szprycha będzie przechodziła prawie równolegle do wentyla. Jeśli byśmy skręcili w przeciwnym kierunku, wentyl będzie celował nam w szprychę, co utrudni wyraźnie pompowanie kółka. Dlatego przygotowując się do zaplatania kolejnych szprych, skręcamy oś. W moim przypadku odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Teraz czeka nas rozpoczęcie zaplatania dalszej części szprych. Wybieram sobie jeden otwór, przez który przekładam szprychę. I teraz, dlaczego zaplot nazywa się zaplotem na trzy krzyże? Skręcimy to tak, jak będę chciał uzyskać docelowo. Ta szprycha, którą zakładam w tej chwili, przechodzi nad jedną szprychą, drugą szprychą. Tutaj mamy taki jeden malutki krzyżyk. Tu mamy drugi. A trzeci krzyżyk będziemy mieli pod kolejną szprychą.
Ważna rzecz jest. Tutaj mamy jedną szprychę, która wychodzi z górnego kołnierza. Druga szprycha wychodzi z górnego kołnierza. Te otwory należą do górnego kołnierza, tak bym to określił. Szprycha przechodzi nad jedną, nad drugą. Tu szprychy się krzyżują. Mamy pierwszy krzyż, raz, dwa i dwie szprychy, kolejne drugi krzyż i trzeci. Najprzyjemniejszy moment, kiedy kończymy pierwszą stronę koła i zaczyna ono już nabierać wyglądu. Ostatnia szprycha trafia na swoje miejsce. I znowu jeden krzyżyk, drugi. Tutaj już niestety, ale trzeba szprychę lekko nagiąć. Nypelek w otwór i szukamy szprychy nypla. Jak jest, trzeba złapać lekko, dosłownie kilka obrotów, tylko tyle, żeby złapać gwint, sprawdzić, czy nypel pewnie siedzi. Przechodzimy na drugą stronę. Odkręcamy sobie nypel i zaczynamy zabawę w przeciwnym kierunku. Wygodnie jest wkładać szprychę w ten trójkącik, który powstał między szprychami po przeciwległej stronie. Tutaj już mamy koło dosyć sztywne i teraz zabawa nie będzie już tak lekko szła. Pierwszy krzyż, drugi krzyż. Musimy już od samego początku pomagać szprysze. Raz, dwa, trzy krzyże. I szukamy miejsca, gdzie powinien nypel chwycić szprychę. Jest nypel. Wkładamy. Jeszcze raz powtarzam. Tutaj w ten trójkącik, dzięki czemu szprycha idzie po linii prostej. Najłatwiej jest ją w ten sposób przełożyć. Dalej krzyżujemy ją nad jedną, nad drugą. No i niestety, ale musimy ją przyłożyć pod trzecią szprychą. Raz, dwa, trzy. Muszę szprychę lekko zgiąć, potem muszę ją zgiąć jeszcze raz, żeby przyłożyć ją i żeby trafiła nie za dużo, tyle tylko, żeby złapał gwint. Tutaj zostało dużo gwintu. Jest jeszcze miejsce później na centrowanie. Kolejne podejście spróbuję pokazać jeszcze raz, bo walcząc ze szprychą nie miałem możliwości kontrolowania, czy wszystko jest cały czas w obszarze wizji. Kolejny otwór między szprychami do otworu. W ten sposób szprycha przechodzi najsprawniej. Nad dwoma zginamy ją, żeby przełożyć pod trzecią. Zginamy, żeby... Muszę zmienić ustawienie. Zginam ją, żeby przeszła pod trzecią. Pomagam sobie po to, żeby
zbliżyła się do otworu, który ma wylądować. Wkładam nypel. Szprycha idzie do nypla. I już ją mamy. Prawie. Teraz trzeba tylko kilkukrotnie obrócić nyplem. Tutaj naprężając szprychę, próbuję ją ustawić tak, żeby szła w osi nypla, żeby on ładnie złapał gwint. Jak już złapie, to zacznie ciągnąć. Ale chyba nie chce złapać. No niestety muszę lekko wcisnąć oś po to, żeby szprycha poszła prosto. A jak to zrobię, to nie kontroluję nagrywania. Pora na mały remanent. Wszystkie szprychy są założone. Szprychy są na razie luźniutkie zupełnie. Jest to spowodowane tym, że na razie w żadnym miejscu żadna szprycha nie jest mocno dociągnięta. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają nyple. Tutaj nypel jest głęboko schowany. Teraz muszę każdy nypel cierpliwie dokręcić, ale tylko tyle, żeby się gwint schował. Jeśli spojrzymy na koło z tej strony, to wyraźnie widać, tutaj jest dobry przykład, ten nypel bardzo, bardzo wyraźnie wystaje, prawda? Tutaj jeszcze jest dużo miejsca. Zaczynam oczywiście od miejsca, gdzie jest otwór na wentyl i cierpliwie wszystkie szprychy po kolei, wszystkie 36, już nie analizując, która jest z której strony, lekko dokręcam. Zaczynam dokręcać ten nypel. Spróbuję go ustawić tak, żeby był widoczny jak najlepiej na świetle. Troszeczkę go zbliżymy. Światełko, chodź tu do mnie. I już, schował się gwint. Przechodzę do następnego nypla i sobie kręcę. Czekam, żeby schował się gwint. Nyple zostały dokręcone do takiego miejsca, gdzie nie widać już gwintu. Szprychy nadal są luźne, bez większego problemu można je sobie odkształcać. Ale nie są już takie zupełnie wiotkie, jak były jeszcze przed chwilą. Natomiast jak przyjrzymy się łbom nypli, to wszystkie już oparły się o krawędź obręczy. Już nie ma takich nypli, które fruwałyby sobie swobodnie w powietrzu. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do końca tego odcinka i obejrzeli, jak dokręciłem ostatni nypel. I serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka o tym, jak dziś złożone koło zostanie nacentrowane. No i oczywiście do ostatniego odcinka o tym, jak na końcu powstał z tego monocykl.